zespołowa. Oczywiście, bo lubię grać z zespołem. No, trzeba dużo walczyć do końca. No i tyle. No, trzeba oczywiście się pokazać zawodnikowi, żeby ci podał. No i tylko dobrze uderzyć. Rozgrywane są mecze półfinałowe w ramach wielkiego turnieju futsalu. Mierzy się ze sobą 8 najlepszych drużyn, które zostały wyłonione w eliminacjach, które zostały rozegrane w 4 szkołach na terenie całej Łodzi. W jednej szkole na Bałutach, jednej na Widzewie, na Redkini i na Górnej. Myślę, że stawka jest bardzo duża, ponieważ dwie drużyny, które zwyciężą dzisiaj, rozegrają wielki finał w dniu, kiedy Polska będzie grać o awans do Mistrzostw Świata w futsalu, czyli już 20 grudnia. Dobrze, Patrycja. Ogromnie cieszę się, że Łódzki Związek Piłki Nożnej, pan prezes Adam Kaźmierczak, zadbał o to, że nagrody dostaną wszyscy uczestnicy i uczestniczki turnieju, a nie tylko najlepsze osoby, ponieważ w ten sposób pokazujemy, że najważniejsze jest zaangażowanie i bycie aktywnym, chęć grania w piłkę, a wyniki są sprawą ważną, ale mimo wszystko drugorzędną.